Wracamy do rozmowy. W moim studiu prawnik anulujmyślnikmandat.pl. Rozmawiamy o mandatach, rodzajach mandatów, możliwości przyjęcia, odmówienia i ewentualnie zaoszczędzenia swoich pieniędzy. Poruszyliśmy taki temat, że pracodawca nam mówi, że została zajęta nasza pensja ze względu na niezapłacony mandat. No i zamiast dostać te 1600 wypasionej pensji, dostajemy na przykład 1100. I co? Z momentem, kiedy dowiadujemy się, że taka sytuacja ma miejsce i nastąpiła egzekucja komornicza, my nie zostaliśmy powiadomieni, a powinniśmy zostać powiadomieni o takiej egzekucji listem poleconym na nasz adres. No tak. O tym, że komornik powinien nas przede wszystkim poinformować, że taki list często trafia do pracodawcy i od razu do nas i jeszcze tam jest naruszenie procedury, jakby to jest również... Jak to naruszenie to procedury? To jest naruszenie procedury postępowania właśnie tego egzekucyjnego już i zachowania komornika. Na to przysługują też środki za jakby skargi na te czynności komornika. Natomiast kiedy dowiadujemy się o takiej sytuacji, mamy 7 dni na złożenie wniosku, tak jak już wcześniej wspominałam, o umorzenie tej egzekucji. I składamy również do sądu. Czy taki dokument też gdzie u Was będzie można znaleźć na stronie gdzieś? Zapraszamy oczywiście, mamy tutaj, zapraszam na anuluj dług, bo już wchodzimy w pieniądze, długi, takie rzeczy. Wchodzimy w sferę postępowania egzekucyjnego. Jasne. Przede wszystkim anuluj mandat skupiamy się na tych mandatach, szczególnie właśnie nieprawomocnych. Dobrze. Zaraz będziemy mówić jak... albo też jak uchylamy nałożony właśnie taki mandat. Składamy wniosek do komornika o umorzenie takiej egzekucji wydanej na podstawie tytułu wykonawczego, który nie powinien być wydany, ponieważ otrzymany przez nas mandat jest nieprawomocny, tak jak wspominałam. No tak, on jest prawomocny w momencie zapłacenia, tak? On jest prawomocny w momencie zapłacenia. Tytułem wykonawczym jest orzeczenie sądu, a więc komornik musi i może jedynie prowadzić taką egzekucję na podstawie prawomocnego mandatu. Ślepy, głuchy czy pijany pisał te przepisy? A to już pytanie nie do mnie. Okej, dobra. No to tak jakoś się wszystko w całość nie składa. No dobrze, kończąc powolutku, jeszcze mamy kilka minut. Przede wszystkim jeszcze wspomnę, trzeba dokładnie i jasno, jak najpewniej uzasadnić w takim wniosku umorzenie, dlaczego my wnosimy o to umorzenie i właśnie wskazać, że taki mandat jest nieprawomocny, więc egzekucja powołać się na odpowiednie zapisy. Nie tyle na albo nawet na zapisy na mandacie. Albo na zapisy nie tyle na mandacie, co przedstawić te okoliczności, które nas dotyczą, czyli jasne, że taki mandat tak, ale nie zapłaciliśmy go, więc jest nieprawomocny, albo w ogóle nie otrzymaliśmy takiego mandatu. Jasne. No dobrze, no to trzeba, teraz... Trzeba reagować i trzeba absolutnie tutaj zwracać na to uwagę, ponieważ to są bezprawne działania i dlaczego mamy prowadzić tutaj jakąś polemikę z komornikiem. Każdy sobie zdaje sprawę, że jeżeli mandat jest nieprawomocny, to nie podlega zapłacie. A taki mandat nieprawomocny, jeżeli taka egzekucja została pobrana z naszego rachunku, czyli opłata za ten mandat, jeżeli sąd później stwierdzi, a zapewne tak stwierdzi, że faktycznie taki mandat był nieprawomocny, a organ, który prowadzi takie postępowanie, czyli załóżmy policja albo straż miejska, ma rok od momentu ujawnienia tego wykroczenia na to, żeby zebrać taki materiał, sprawę przekazać do sądu i wtedy sąd na tej podstawie może tutaj wydać orzeczenie. Jeżeli tego nie zrobi, mamy prawo, jeżeli tego nie zrobi w ciągu roku, mamy prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych naszych pieniędzy. Zdarzyły się takie sytuacje, że sąd zwrócił pieniądze? Oczywiście, zdarzyły się takie sytuacje. Ja pytam po prostu, bo... Nie tyle sąd, co sąd nakazał organowi zwrócić nienależne pobrane świadczenia. Mamy takie sytuacje, więc to jest z praktyki wszystko wzięte. Natomiast jeżeli otrzymamy mandat i jest on jeszcze nieprawomocny, czyli właśnie ten za mandat kredytowany, na przykład, i podpiszemy go, pokwitujemy, mamy 7 dni na to, żeby złożyć wniosek o uchylenie tego mandatu. Tak jak wspominałam, bo stwierdziliśmy, że zostaliśmy zmierzeni, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, urządzeniem, które nie spełnia żadnych wymogów. I z domu po ochłonięciu całej sytuacji, bo często funkcjonariusze wywierają jednak presję na nas i czujemy się bezradni w takiej sytuacji. Jest powiedzenie, że za mundurem panny sznurem, a taką sprawę kierowca, kiedy widzimy umundurowanego funkcjonariusza, też sztywnie jest. Są różne
okoliczności, spieszymy się do pracy, nie jesteśmy pewni, to wszystko nas przytłacza, natomiast mamy nadzieję, że coraz częściej, coraz bardziej właśnie wszyscy będą świadomi swoich praw. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości i zawsze mówimy, lepiej odmówić tego przyjęcia mandatu i na spokojnie, jeżeli taka sprawa zostanie, wtedy usłyszymy, jeżeli Państwo odmawiają, tak, to sprawa zostanie przekazana do sądu. Zostanie przekazana lub też nie zostanie przekazana, to się okaże. Więc mamy pół na pół możliwości, że faktycznie albo przyjdzie na... Tak, ale też zaczyna się tak, że w tym momencie, kiedy my się stawiamy, to ten policjant też się robi taki troszeczkę natarczywy, bardziej już opryskliwy, że on tego mandatu nie wystawił, że on swojej średniej nie zrobi w tym dniu. Zaczyna nam dokładniej sprawdzać samochód, zaczyna nam przy nim grzebać, tu każe otwierać, sprawdzać, pokaż bagażnik. Dobrze, to wywróćmy kieszenie, bo mam podejrzenie, że przewozisz narkotyki. Zdarzają się i takie sytuacje. Dlatego to jest również wywieranie presji na nas, ale odmowa przyjęcia mandatu przysługuje nam zgodnie z przepisami prawa. Jak sumińska z wodą. Jest to nasze prawo i dlaczego mamy czuć się skrępowani, korzystając z tego prawa? Czyli zamykając na dzisiaj ten temat, czytajmy przepisy. Czytajmy przepisy. Zwracajmy uwagę to, co jest napisane na mandacie, bo tam jest... Zgadza się, bo tam mamy, tak jak wspominałam, trzy opcje. Mandat gotówkowy, zaoczny, tak, kredytowany. To są istotne informacje, ponieważ jest różnica pomiędzy tym, czy otrzymujemy taki mandat, jak mamy go doręczany. Zwracajmy na to uwagę i przede wszystkim pilnujmy terminów. Termin 7 dni. Jest święty. Zdarzają się sytuacje, że możemy przekroczyć ten termin, ale bardzo trudno jest wtedy już cokolwiek, że tak powiem w cudzysłowie, odkręcić z naszej strony. Także reagujmy od razu, pilnujmy tych terminów i korzystajmy ze swoich praw. A jak będziecie mieli problem z korzystaniem ze swoich praw, to wskakujcie na anuluj-mandat.pl i tam macie te prawa. Zapraszamy. To jest temat rzeka, więc myślę, że jeszcze nie raz będziemy o tym rozmawiać. Będziemy się spotykali co tydzień, także bądźcie z nami koniecznie i w wersji audio, i w wersji.